Witajcie z tej strony Wro, a to jest kolejny odcinek z serii Ciekawostek o czapek w Team Fortress. Na dzisiejszy celownik bierzemy żołnierza, więc bez gadania zaczynajmy. Dodatkowo dziękuję tak samo za raczej ciepłe przyjęcie tej serii i mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej. Miałem zaczynać, więc zaczynajmy. Skarb żołnierza został dodany podczas aktualizacji z 21 maja 2009 roku, czyli podczas aktualizacji Sniper kontra Szpieg. Jest to jego pierwsza indywidualna czapka, a właściwie podstawowy hełm z opaską, za którą zatkniętą jest paczka papierosów, czyli nasz tytułowy skarb, oraz karta Asa Peak. Sama opaska była zaprojektowana, by utrzymywać pokrowce maskujące i liście w celu wtopienia kształtu i koloru hełmu w otaczającą roślinność, a w Wietnamie nawet powszechnie została ona używana, żeby przytrzymywać owe papierosy oraz dodatkowe magazynki do karabinu. Tak samo jak pokazano w filmie Full Metal Jacket. A do samego filmu Full Metal Jacket mamy dość dużo smaczków dla żołnierza, więc... no. Dodatkowo sama karta Asa Peak, a konkretnie symbol Peaka, jest dość ciekawy, ponieważ ma dwa znaczenia. Po pierwsze, podczas II wojny światowej żołnierze z 506 Pułku Piechoty Spadochronowej, amerykańskiej 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej, tzw. Krzyczących Orów, do których odnosi się żołnierz, nosili symbol PIK malowany na bokach hełmów. Znak ten miał reprezentować pomyślność w związku z jego szczęśliwymi konotacjami w grze w karty. A druga to sam PIK był uznawany przez Amerykanów za coś, co może pomóc im w wojnie, ponieważ używali samych kart przez to, że pochodziły z tak zwanych kart śmierci podczas wojny w Wietnamie. Wierzyli oni, że pik jest znakiem niedoli w kulturze wietnamskiej i nakładali Asa Peaka na ciała martwych Wietnamczyków, a czasami nawet zaśmiecali pole walki tymi kartami, aby psychologicznie zdemoralizować Vietcong. Mimo to taktyka nie miała dużego wpływu na Vietcong, ale morale żołnierzy amerykańskich szły w górę. Niektórzy żołnierze nosili go tak samo jak żołnierz z opaską na hełmie, często jako znak przeciwko pokojowi, a jak wiadomo, pokój to rzecz, której żołnierz najbardziej nienawidzi. Teraz przechodzimy do aktualizacji bezklasowej z dnia 13 sierpnia 2009 roku, podczas której otrzymaliśmy trzy kosmetyki dla żołnierza. Pierwszym z nim jest dżentelmeński medal za zasługi. Jest to mały, złoty medal na piersi żołnierza ze wstążką w kolorze drużyny. Samego medalu nie można znaleźć ani odblokować, ponieważ był on przyznawany jedynie za pomocą ukrytej strony podczas bezklasowej aktualizacji, a był przyznawany także zaledwie pierwszym 111 graczom, którzy odwiedzili ową stronę. Z listy 11 tysięcy graczy, 38 z nich to pracownicy Valve. Sam medal przypomina ten, jaki jest przyczepiony do figurek żołnierza z Red i Blue. Kolejną czapką jest rondel nierdzewny. Jest to promocyjny, lekko wgnieciony rondel ze stali nierdzewnej z drewnianą rączką po lewej stronie. Był on przyznawany graczom w jakości oryginał, którzy zakupili figurkę żołnierza z drużyny Blue i aktywowali przyłączony do niego kod. Opis został stworzony przez użytkownika CypherX82 na konkurs opisywania czapek, lecz został lekko zmieniony przez Valve. Kolejną i trzecią czapką dla żołnierza z bezklasowej aktualizacji jest hełm Tyrana. Jest to metalowy hełm wikinga w kolorze drużyny dwoma rogami po bokach, z czego ten po lewej jest złamany. Był on przyznawany graczom, którzy tym razem kupili figurkę żołnierza z drużyny Red i tak samo jak z drużyny Blue aktywowali przyłączony do niego kod. Dodatkowo sam hełm, wbrew powszechnym przekonaniom, nie był noszony przez wikingów podczas walki, ale podczas ceremonii religijnych. Przechodzimy teraz do pierwszej paczki przedmiotów społeczności z 18 marca 2010 roku i kabuta zabójcy. Jest to kabuto w kolorze rak drużyny z emblematem żołnierza z zamiast Maedate. Samo słowo kabuto znaczy po japońsku hełm. Używane jest do opisywania każdego rodzaju hełmu, jednakże chodzi głównie tutaj o hełmy samurajskie używane na zachodzie Japonii. A słowo maedate, czyli zwyczajnie czubek, przeważnie przedstawiał symbol rodziny, zwierzę, mityczne bóstwo lub symbol modlitwy. Samo kabuto znajduje się także na grafice promującej przedmioty z Total War Master Collection, mimo iż, że przedmiot nie należy do pakietu promocyjnego z tej gry. Kapelusz instruktora Musztry został dodany podczas aktualizacji z 20 maja 2010 roku, czyli podczas drugiej kontrybucji społeczności. Jest to zielono-brązowy kapelusz kampanii z symbolem Team Fortress z przodu. Mimo iż nakrycie głowy przypomina kapelusz, który nosił sam sierżant Hartman z filmu Full Metal Jacket, to jednak autor Gerje stwierdził w wywiadzie, że stworzył kapelusz dla żołnierza, ponieważ pasuje on do jego osobowości. Ale, jak wiadomo, zarówno żołnierz, jak i sierżant Hartman mają bardzo podobne osobowości. Obaj degradują i krzyczą na swoich podwładnych.
Grobaczy zestaw został dodany podczas aktualizacji z 25 sierpnia 2010 roku jako przedmiot promocyjny. Jest to hełm z barwami i rysunkiem w stylu Worms. Dodaje również on święte granaty ręczne, które zastępują domyślne granaty żołnierza, które same w sobie dodają dość dużo. Jak powiedziałem, jest to przedmiot promocyjny. Przyznawany został on graczom, którzy zakupili grę Worms Reloaded przed 2 września 2010 roku. Teraz a propos granatów. Samo wykonanie zabójczej drwiny kamikadze z wyposażonym robaczym zestawem odegra dźwięk Alleluja i wyświetli unikalną ikonę zabicia. Kontynuując o granatach, święty granat ręczny nawiązuje do filmu Monty Python i Święty Graal, a dokładniej do sceny, w której główni bohaterowie użyli świętego granatu ręcznego do wysadzenia królika z Carnarvonog. A sam wygląd granatów przypomina ten, jak miały wyglądać granaty dla medyka, które zostały później odrzucone. Ale teraz do samej czapki. Oryginalna nazwa jest nawiązaniem do Lumbricusa, rodzaju dżdżownicy głównie zamieszkującej w krajach europejskich. A propos dżdżownicy, na boku hełmu z robaczego zestawu widnieje robak, który w grze Worms Reloaded jest ikoną broni kradzież. Sama siatka na hełmie jest wzorowana na hełmach spadochroniarzy lub sił wojsk lądowych, która pozwalała żołnierzom umieścić na hełmie kamuflaż. Tak samo jak ze skarbem żołnierza i opaską na hełmie. Teraz przechodzimy sobie do aktualizacji Mankonomi, podczas którego otrzymaliśmy trzy czapki. Są to Zewwodza, Opasły Czako oraz Patrolówka Grenadiera. Przejdźmy do pierwszej. Zewwodza swoim wyglądem przypomina stereotypowy pióropusz lodowitych Amerykanów. Kawałki drewna, które przykrywają uszy żołnierza, mają na sobie logo Team Fortress w kolorze drużyny. Może nie wiecie, ale pióropusze były wykonywane z orlich piór. Owe pióra można było zdobyć poprzez osiągnięcia w walce, dlatego ci, którzy mieli dość duży zapas piór, aby wykonać pióropusz, byli uznawani za dobrych wojowników. Sama nazwa Zewwodza pierwotnie miała brzmieć Screams with Eagles, oczywiście po angielsku, co było odniesieniem do jednej z reakcji głosowych żołnierza, a mianowicie tej. Screaming Eagles! Następne jest Opasły Czako. Jest to czako w kolorze drużyny z błyszczącym czarnym daszkiem oraz trzema złotymi odznakami połączonymi czarnymi wstążkami. Samo słowo czako powstało z węgierskich słów, których niestety nie umiem przeczytać, więc wyświetlają wam się na ekranie, znaczących dosłownie szpiczastą czapkę, która do XVIII wieku była częścią mundurów węgierskich husarzy. Dodatkowo zabawkowi żołnierze i dziadki do orzechów bardzo często posiadali nałożone czako. Dodatkowo jeszcze, jak wiecie, a może nie wiecie, dzięki opasłemu czaku mamy jeden z lepszych Team Fortressowych memów, a mianowicie... I ostatnim na liście z naszego dzisiejszego odcinka jest patrolówka Grenadiera. Swoim wyglądem przypomina zużytą patrolówkę i chodzi w skład zestawu ekwipunku pancernego. Samo słowo Grenadier oznacza żołnierza, który jest dość mocno wyspecjalizowany i tego, który zajmuje się granatami i innymi materiałami wybuchowymi. Grenadier był również jednym z części nadawanych stopni wojskowych w niemieckiej armii podczas II wojny światowej, a żołnierze o takim stopniu często nosili owe patrolówki. Same patrolówki są częstym nakryciem głowy żołnierza, który wykonuje pracę w bazie wojskowej albo zwyczajnie wtedy, gdy hełm nie jest do tego wymagany. A więc dziękuję wam za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał i że będziecie chcieli więcej. Widzimy się w następnym odcinku, Opyro, więc do zobaczenia i cześć!